porównując jeszcze piłkarzy niezgodę porówna do Kryszałowicza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to jest taki piłkarz. Same porównanie. Znaczy, który wydaje mi się, że prowadzi tą bardzo podobnie lewą nogą. Też przygarbiony troszeczkę. Troszeczkę sylwetka, bym powiedział, też ma takie umiejętności. Dzisiaj niezgoda jest piłkarzem trudnym dla obrońców, dlatego że on może ci zrobić zwód na lewą i na prawą nogę. Wydaje mi się, że niezgoda jest lepszy, jeśli chodzi o samo wykończenie akcji niż Paweł Kryszałowicz. I wracając jeszcze do Legii, to ja myślę, że Legia ma naprawdę dobrych zawodników i dzisiaj to było widać, że kilku zawodników, może nie drugiego planu, ale czekających w kolejce, też dają radę. Jeżeli dobrze się dzieje w zespole, to nagle okazuje się, że 20 zawodników masz w formie i każdy chce grać. I do tego, myślę, zmierza Legia Warszawa, że oni mają naprawdę dobrych piłkarzy i widać, że trener Wukowicz daje radę, bo co mecz widzimy trochę lepszą Legię i jeżeli Legia będzie grała w następnych meczach, tak jak tutaj, to ja widzę zespół, który może dominować nad przeciwnikiem.